Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez firmę Kongsberg Automotive Pruszków pod tytułem komfort jazdy, 90% Polaków stwierdza, iż zmęczenie jest istotną przyczyną wszystkich wypadków na drogach. Na pytanie kierowców, jak często planują przerwy podczas długiej jazdy samochodem, deklarują oni, że robią przerwy nie rzadziej niż co 3 godziny. Co 10. osoba przyznaje się do tego, że planuje przerwę po każdej godzinie spędzonej za kółkiem, natomiast jedynie co 4. osoba stwierdza, że planuje krótką przerwę podczas jazdy w połowie wyznaczonej dla siebie trasy. Światowe badania pokazują, że zmęczony kierowca zapadając w 3-sekundowy mikrosen jest w stanie nieświadomie przejechać aż 100 metrów przy prędkości 110 km na godzinę. Najwięcej wypadków i tym samym niestety ofiar można zauważyć w miesiącach wakacyjnych, takich jak lipiec, sierpień czy wrzesień. Wiąże się to z naszymi wakacyjnymi wyjazdami, gdzie ta podróż, czas tej podróży znacząco się wydłuża. Eksperci alarmują jasno i głośno, że powinniśmy pamiętać o tym, aby podczas naszej podróży zaplanować sobie przerwę przynajmniej co 3 godziny. Wskazane jest oczywiście zatrzymywanie się co godzinę, bądź też korzystajmy z dostępnych rozwiązań, czyli wentylacji naszych foteli samochodowych oraz różnego rodzaju systemów komfortu jazdy, które zwiększą tak naprawdę nasz komfort, bezpieczeństwo oraz zdrowie.